Dobra. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich przywitać na dzisiejsze niedzielne popołudnie, gdzie świętujemy u nas po konstantynowsku, to się mówi jeden dzień święto Konstantynowa, ale w zasadzie w tym roku to ma troszeczkę inny schemat. Główną taką intencją dzisiejszego spotkania to jest obóz rycerski na ziemi konstantynowskiej i pod tym tytułem w dniu dzisiejszym się spotykamy. Po dwuletniej przerwie pięknej scenerii naszego parku, no i słuchajcie kochani, przy pogodzie, która nam pozwala świętować, możemy się spotkać, aby spędzić to piękne popołudnie w Konstantynowie, w naszym parku Platerów. Spotykają się ci, którzy są na urlopach, spotykają się ci, którzy są na wakacjach, spotykają się ci, którzy pracują, także myślę, że jest to piękna okazja do tego, żebyśmy się mogli przede wszystkim zasymilować, spotkać się w większym gronie, bo tych spotkań nam naprawdę potrzeba. Ten dwuletni okres, w zasadzie prawie że dwuletni okres pandemii spowodował, że wielokrotnie nawet się nie poznajemy, bo jeżeli gdzieś się spotykamy w maseczkach, to nawet trudno jest się rozszyfrować, kto kim jest. A dzisiaj mamy tą możliwość przebywania ze sobą, pooglądania wielu atrakcji i dlatego chciałbym bardzo, bardzo, bardzo gorąco wszystkich przywitać. Rozpoczęliśmy już w godzinach porannych, bo na zbiorniku wodnym w Zakanalu odbyły się zawody wędkarskie. Zaraz nagrodzimy najlepszych wędkarzy. Grupa rekonstrukcyjna z Olsztynka przez parę godzin będzie nas tutaj bawiła. Będziemy mogli i potańczyć, i postrzelać, i podegustować, a później podziwiać pokaz ognia, ale to już w godzinach późno wieczornych. Wśród innych atrakcji myślę, że należałoby wymienić grupę, która przyjechała do nas z Krzeszowic. To jest taka grupa, która będzie gotowała potrawy. Te potrawy będą dostępne dla wszystkich i zapraszam wszystkich do degustowania. Widziałem, kocioł jest bardzo duży, także myślę, że dla wszystkich wystarczy i korzystajmy z tej oferty. Panie, czy z Gminnego Centrum Kultury, pracownicy DPS-u, WTZ-u, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej, Bractwo Kurkowe prezentuje swoje wyroby. Po raz pierwszy mamy też wystawę wyrobów ceramicznych. Dodam tylko, że mam nadzieję, że te wyroby będą coraz częściej u nas gościły. Oczywiście tradycyjnie nigdy nas nie zawodzi Bractwo Kurkowe. Mamy firmę Ocean, mamy konsorcjum eventowe pana Jarosława Iwaniuka i dwie informacje jeszcze dodatkowe. Drodzy Państwo, jesteśmy na etapie Narodowego Spisu Powszechnego.
mamy przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Z chęcią ten spis można przeprowadzić w dniu dzisiejszym. Namiot, którym promujemy szczepienia, wiemy okres covidowy i po-covidowy, jaką rolę pełnią szczepienia. Nie trzeba tutaj nikogo przekonywać, ale mamy tutaj wspaniałą specjalistkę z naszego ośrodka zdrowia, która niejedną osobę już zaszczepiła i będzie nam tutaj nas informować, jaka jest rola szczepień, czy warto się szczepić i jakie skutki może przynieść odmowa szczepienia. Wszystko by było, nie byłoby takiej uroczystości, gdyby nie było też zacnych sponsorów. Przepraszam, jeszcze zapomniałem o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zawsze przyjeżdża do nas z pięknymi nagrodami. Proszę być odważnym, brać udział w tym konkursie. Zawsze mają piękne nagrody, więc jest okazja pochwalenia się swoją wiedzą na temat bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Tutaj na to się szczególną wagę teraz w okresie letnim kładzie, bo słyszymy o wielu zdarzeniach, które mają miejsce w gospodarstwach rolnych. Myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. No ubolewamy, że nie mamy może w tym momencie pełnego wyposażenia placu zabaw, bo niestety warunki pogodowe poranne uniemożliwiły nam przygotowanie w pełnej oferty dzieciom, ale myślę, że w międzyczasie pojawią się zabawki, gdzie będą nasi milusińscy mogli skorzystać. Wszystkim bardzo gorąco dziękuję. Myślę, że ich praca i nasza praca to jest świadectwo tego, że potrafimy współpracować, że potrafimy pracować dla wspólnego dobra, jakim jest nasza gmina, jakim jest nasza mała ojczyzna. I za to bardzo, bardzo gorąco wszystkim dziękuję. Chciałbym życzyć Państwu naprawdę bardzo, bardzo udanej imprezy, udanej zabawy. Zabawa do 24, ale wiem, że niektórzy będą bawili się do rana. Życie. I przede wszystkim pogratulować panu wójtowi pomysłu, a także podziękować grupie rekonstrukcyjnej z Olsztyna, Bractwu Kurkowemu, bo to oni, szanowni państwo, stoją na straży tych naszych wartości. Witam serdecznie zakon świętego Jana Komandorii Mazowieckiej. Działdowskie Bractwo Rycerskie. Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej. LDK Warciaj. Bractwo Wielkiego Księstwa Litewskiego z Kowna. Wielka Chorągiew Krakowska. Smocza Szkoła Fechtunku. I my, czyli Bractwo Rycerskie Konwent Świętego Piotra z Olsztynka. I korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować gospodarzowi, wójtowi gminy Konstantynów za to, że nas zaprosił i podarować mu taką okolicznościową monetę. Oczywiście pewnie nie będzie jej widać, ale mam nadzieję, że to będzie przypominać wójtowi o naszej obecności w gminie. Godny pozycji. A teraz poproszę pana, żeby zadał naszego.